Cześć, witam was taki bardzo serdecznie, z tej strony Kotik, AdiWWP, a to jest pierwszy odcinek nowej serii Zagrajmy Wy, jaka jest seria Zagrajmy Wy, Spider-Man 1. No i cóż, no, co można powiedzieć, oczywiście chyba Spider-Mana każdy kojarzy, najprzyjacielskiego oczywiście sąsiada, który walczy ze wszystkimi wrogami i tym podobne i no po prostu tak to można określić wszystko. Tak więc cóż, no ja myślę, że chyba nie będę przedłużał, zacznijmy oczywiście grę. Ja zacznę tutaj na poziomie normalnym, ale... Jest takie coś, gdzie to jest tryb taki bardziej dla leniwych lub dla początkujących, ale ja już nie przedłużam i zaczynamy i będzie teraz intro. Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity conforms to a single truth, a truth based in technological progress and scientific method, we will be unstoppable. I, Dr. Otto Octavius, vow as a scientist and businessman that my duties to humankind will be fulfilled. Thank you. Thank you. Yeah, nice words, Octavius. If these executives knew you the way I do, I wonder if they'd be so quick to applaud. Just keep shooting, Eddie. When J. Jonah Jameson sees these photos, my career is gonna be right back on track. Checkpoint one, where's your 20? Just backstage, college... Who dares? Face me, coward! Face a worthy foe! Spider-Man? Last time I checked, I was Spider-Man. Spider-Man? What's he doing? Gotta get into my costume and take out this imposter. I can't get free of this crowd. Can't get a shot! Jameson would pay any price to get this kind of dirt on Spider-Man! Oof. That was Eddie Brock. Who the? He looked familiar. Whatever, stay focused, Brock. He's stealing Octavius's device. Oh no, he sees me. My camera! No! Ah, it's over. It's all over. I blew it again. Oh, I can hear Jameson's voice already. Brock, you loser! If I had given a real photographer that job, I would finally have the evidence to send Spider-Man away forever! You're through, Brock! When I am done with you, you won't be able to get a job taking wedding pictures in Siberia! I tried to fight it. Got it! Can't fight him anymore! Again. Innocence falls prey to the evil of Spider-Man. Rest easy, Brock. Venom is here. And if it's the last thing we ever do, Jameson and the insect are gonna pay. Phase one completed. Let us begin phase two. Yeah! It begins. No i po części można tak określić, że właśnie takie pojawiło się intro i że... Welcome, true believers and newcomers alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here. Once again, we find our hero Peter Parker, better known around the world as the Amazing Spider-Man, in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. So get ready for a true superhero action thriller. Packed to the brim with thrills and chills, twists and turns, more supervillains than you can shake a web at, and of course, non-stop web-slinging, wall-crawling action. Hey, Spider. Hey, Black Cat. What's going on? I know there's been some trouble, but the bank's being robbed, and they've got hostages. Use your Spidey compass to get to the bank quickly. No i w sumie tyle można to określić. To jest oczywiście nasz tu przyjaciel, Spider-Man, cały typowy, że wiadomo o co chodzi, ale na chwilkę przerwę, by sprawdzić, czy to się wszystko nagrywa. Okej, wszystko jak najbardziej ładnie się nagrywa, więc możemy kontynuować naszą przygodę, która tu jest na pierwszy scenie. Oczywiście gramy tutaj klasycznym Spider-Manem, więc tu będzie
dosyć tych całych przygód i podobne. Nie będę pokazywał tych pomocy, ponieważ ja wytłumaczę wszystko po cisze powoli. Wow. Spider-Man. Druga strona, bardzo proszę. O, właśnie. Że oczywiście tutaj mamy nasz ten. A, będzie trochę tego tu gadania, bo wiadomo, Peter Parker, jak to w znanej serii, lubił dużo gadać. Oczywiście, to też będzie często się przewijać, kiedy będziemy tam, nie wiem, walczyć albo coś w tym stylu, że o, już mam pełne zdrowie, więc nie wiem, czy to jest potrzebne. Tutaj sterowanie jest, myślę, klasyczne, czyli oczywiście chodzenie, ale jeżeli chodzi o takie znaczące znaczy, czyli że tutaj R2 jest na to, żeby używać właśnie tej sieci, żeby można było się przemieszczać. Kwadrat i kółko jest pod atak, zresztą pokażę właśnie, teraz kółko używałem, czyli które było do skoków. A trójkąt jest do tego właśnie, żeby coś takiego robić, że po prostu lecimy i kręcimy się. Zawsze wiesz, nie wiem czemu śmierdzi ten moment, kiedy tam ten, kiedy ktoś tam strzela coś takiego, a nagle jeden z tych nie wiem, po prostu mnie to śmieszy. Nie believe they shot down those police choppers. Yeah, just my luck. I'll probably get blamed for that too. Is that the bank ahead? Yes, but be careful, Spider. I saw the chopper dropping off armed robbers on top of the bank. Thanks for the heads up, Cat. No dobra, no praktycznie tylko tyle można powiedzieć na temat tego, co tutaj się dzieje. Akcja tu będzie się działa bardzo szybko, więc nie wiem, czy ja dam radę przetłumaczyć wszystko, co się dzieje. No właśnie, dlatego lecimy. Mówię, że będzie tu bardzo dużo takiego gadania trochę, że o, wiecie, to... O, dostałem, ała. Ale żyje? Nie. O. A, w sumie tak też można robić, zapomniałem, że można używać takie kulki, że jeżeli używam, nie wiem, jakichś kombinacji typowych, to może być tak, że ten, że możemy powodować właśnie to, że jest coś takiego, o, właśnie tak jak teraz. I tyle właśnie z tego wyszło. O, zapisujemy grę. Tak jak mówiłem, że nie spodziewałem się, że będzie to tak szybko, że... Tak, jest to akurat nazwa taka, ponieważ powiedzmy, że wcześniej testowałem odcinek, ale mi trochę nie wyszedł, więc tutaj źle dla mnie było. Ale myślę, że na ten moment możemy sobie zakończyć ten odcinek. Wyjdzie pewnie krótko, ale powiedzmy, że to jest taki tutorialowy trochę ten odcinek, którym będzie wiadomo, o co chodzi i na następny odcinek już będzie omówione dokładnie, co się dzieje. Tak więc co, ja już się tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli to już tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWli. Na razie i cześć!